Witam wszystkich serdecznie na podsumowaniu pompy ciepła, ogrzewania domu, domku już starego, remontowanego cały czas na bieżąco, który ma ponad 200 m kwadratowych, ogrzewany pompą ciepła. Jak to wyglądało w tą zimę i na cały okres do tej pory? Ile się włączyła sprężarka? Ile pompa ciepła wyprodukowała energii, tylko tak zwany COP, stosunek wyprodukowania do pobrania energii. No i to wszystko. Zapraszam Was serdecznie na te dane. Jeśli Was to interesuje, to miłego oglądania. I możecie porównać to sobie ze swoimi wynikami, albo stwierdzić, że taka metoda nie jest dla Was. Jest inne środki opałowe, albo akurat Was to zaciekawi, będziecie też próbować w przyszłości zrobić sobie pompę ciepła. W tym projekcie pompa ciepła działa właśnie z panelami fotowoltaicznymi, gdzie produkujemy swój własny prąd na nasze potrzeby. I przechodzimy teraz do naszego sterownika, do pompy ciepła. Damy roczne podsumowanie. Tu mamy całkowity pobór energii w tym roku. Poszczególne miesiąca 369, kwiecień, marzec 129, luty 904, styczeń 1205, grudzień 1317, najwięcej kilowatogodzin połknął, listopad 753, październik 408. No i tamte to było już nagrzanie wody, bardzo mało, 35 miesiąców grzanie wody bieżącej. Teraz bierzemy grzanie wody bieżącej. Tu mamy chłodzenie jeszcze, ale chłodzenie to nie było, dopiero w tym roku nas to czeka, jeśli będą opały. Tu mamy pobór energii przy użyciu grzania wody bieżącej, czyli do kąpania, no wiadomo, tej naszej. Wyszedł 296 na ten rok, na tą zimę całą. A znowu 6259 całkowity pobór energii jest. Czyli ile ta pompa nam łykła, jeszcze w przyszłości zobaczymy sobie, ile wyprodukowała tej energii, bo tyle pobrała. I teraz będziemy mieli produkcję naszej energii, czyli w maju 296, kwiecień 190, 1050, 3584 kW, 3700, 3073, 4, 2, no i tak leci, zobaczymy całość. Bo całej energii wyprodukowanej to prawie 20 tysięcy kW, a pamiętamy, ile zużyliśmy. No i tak to się właśnie prezentuje, dlatego jest ta oszczędność i teraz właśnie możemy zobaczyć COP, jak się nam przez te miesiące unosiło i ile było. I mamy w maj 3,5 COP, 2,9, 2,8, 3,3 luty, 3,0 styczeń, grudzień 2,9, 3,7, 3,6, to już właśnie coś cieplejsze miesiące, 3,5. Czym jest cieplej, tym COP jest wyższe i mniej energii zużywamy, a więcej produkujemy. Ogólnie razem 3,1 COP, takie średnie przez te miesiące grzewcze. Czyli średnia 3,1 z 1 kW pobranego wyprodukowała nam 3 ponad kW. No i to jest właśnie ta różnica w stosunku do elektrycznego grzania domu, a pompą ciepła. Taka oszczędność. Zobaczmy sobie jeszcze przez te prawie 10 miesięcy, jak sprężarka nam pracowała. Ilość wyłączeń i włączeń 3606 i całkowity czas działania w godzinach to jest ponad 30 tysięcy godzin i 22 godziny. I przechodzimy teraz do instalacji fotowoltaicznej, prawie 15 kW na dwóch elementach dachu i na garażu. I zobaczymy, jaka była produkcja z 2019 roku, będzie wykres po lewej, i 2020 roku wykres po prawej. Jak się różniły w danych miesiącach. Poniżej mamy maj z 2020 i kwiecień teraz, marzec, a powyżej mamy 2019. Już powoli dobiegamy do końca tego wykładu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapki w górę czy w dół i komentarze, co jeszcze chcecie, żeby zobaczyć albo porównać. Tak więc pozdrawiam i do widzenia. Żegnam się z Wami.